W najnowszym odcinku Plotkarni przedstawimy Wam subiektywny ranking najpiękniejszych biustów polskiego show biznesu. Ale uwaga! Materiał przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla widzów dorosłych, dlatego dzieci i młodzież poprosimy o pozostanie przy komputerach. Plotkarnia! Zaczniemy od miejsca piątego, na którym znalazła się prześwietlana już przez plotkarnię Kasia Cichopek. Wizerunek dziewczyny z sąsiedztwa kłóci się z luksusowym trybem życia, jaki prowadzi aktorka. Kasia, przyzwyczajona do dostatku materialnego, nie może też narzekać na naturę, która nie poskąpiła jej ponętnych kobiecych kształtów. Plotkarnia! Na czwartym miejscu znalazła się znana skandalistka, piosenkarka i ostatnio czuła dziewczyna Księcia Ciemności, czyli Doda, właścicielka jednego z najbardziej znanych biustów w Polsce. W Dzięki Dody nieraz można było podziwiać w magazynach CKM i Playboy. Mimo że biust jest sztuczny, gwiazda ma nagrodę od redakcji Plotkarni za wytrwałość w jego eksponowaniu. Plotkarnia. Najniższe miejsce na podium zajmuje Katarzyna Figura. W czasach, kiedy nikomu nie śniło się o silikonowych piersiach, był to najbardziej znany biust polskiego show biznesu. Jej ogromne atuty mogliśmy podziwiać nie tylko w filmach, ale także na łamach Playboya, dla którego Kasia pozowała trzykrotnie. Niewielu też zapewne wie, że w latach 90. aktorka firmowała swoim nazwiskiem erotyczną linię telefoniczną. Coś bardzo reklamowo nam się zrobiło. Następna posiadaczka jednego z najpiękniejszych biustów w Polsce reklamowała kiedyś środek stąd kobójczy. Wiecie, o kim mowa? Kolejną podpowiedzią może być fakt, że znamy ją głównie z Tańca z Gwiazdami. Tancerka Edyta Herbuś, próbująca swoich sił także jako aktorka, zwyciężyła kiedyś w plebiscycie na najpiękniejszy polski biust, a dziś zajęła drugą lokatę w naszym rankingu. Plotkarnia. Na pierwszym miejscu znalazła się Iga Wyrwał. Walory gwiazdy doceniło wiele zagranicznych pism. Igę i jej wdzięki można było podziwiać m.in. w brytyjskim wydaniu Daily Star i kilku amerykańskich edycjach Playboya. W 2008 roku Polka znalazła się na pierwszym miejscu rankingu 1000 Sexiest Topless Babes. Wysokie miejsca w rankingach na najładniejszy biust to nie jedyne osiągnięcie Igi. Przypomnijmy, że ma ona na swoim koncie rolę w horrorze Dread w reżyserii Antonego Di Blasi. Plotkarnia. A jaka jest Wasza piątka najpiękniejszych polskich biustów? Czy zgadzacie się z nami? Piszcie swoje propozycje na forum na dole. I jeśli macie jakieś propozycje na tematy do następnych odcinków Plotkarni, wysyłajcie je do nas na adres plotkarnia@wp.tv.